Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu. W sobotę odbył się wojewódzki zjazd sprawozdawczo-wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dokonano wyboru nowych władz oraz oceniono władze ustępujące. Ocena ta, jak sądzimy, wypadła pozytywnie, gdyż ponownie prezesem stronnictwa został pan Stanisław Mrówka. Obrady trwały do późnych godzin nocnych, gdyż temat możliwości wpływu partii na wyprowadzenie polskiej wsi z kryzysu nie jest łatwy. Rozwój współpracy polsko-niemieckiej jest widoczny niemal w każdej dziedzinie. Tak się dzieje również w przypadku medycyny. Dowodem na to jest fakt, że w domu zdrojowym w Jeleniej Górze Cieplicach odbyło się spotkanie chirurgów polskich i niemieckich, przygotowane przez lekarzy z drugiego oddziału chirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego, kierowanego przez doktora Michała Pelzera oraz ze strony niemieckiej specjaliści ze szpitala w miejscowości Würselen. Obrady miały charakter naukowy. Dużym zainteresowaniem obydwu stron cieszyła się wystawa nowoczesnego sprzętu medycznego przygotowana przez CEZA. Spotkania mają być w przyszłości kontynuowane. Czy uda się do końca zrealizować zaplanowane inwestycje mające na celu poprawę czystości powietrza? Władze województwa jeleniogórskiego stwierdziły, że prace sfinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przebiegają zgodnie z harmonogramem. Ale czy tak jest naprawdę? Dwie główne inwestycje dotyczą robót przy montowaniu instalacji do odsiarczania spalin w ciepłowni Zabobrze oraz elektrociepłowni zakładów chemicznych Jelchem, dawniej Selwiskoza. W obu przypadkach wystąpiły opóźnienia w stosunku do harmonogramu. Inwestorzy twierdzą jednak, iż do końca roku wszystko będzie gotowe. My również mamy taką nadzieję. W ostatnim czasie informowaliśmy o mającym się odbyć seminarium z zakresu profilaktyki HIV i AIDS. Seminarium właśnie się rozpoczęło. Udało nam się przeprowadzić rozmowę z profesorem Zbigniewem Jetonem z Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ze względu na duże zagrożenie współczesnej cywilizacji wirusem HIV i chorobą AIDS, władze oświatowe województwa jeleniogórskiego, a zwłaszcza Kuratorium Oświaty, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Jeleniej Górze przy współudziale z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Jeleniej Górze podjęła szeroką działalność profilaktyczną z tego zakresu wśród nauczycieli. Jedną z takich form jest dwudniowe seminarium na temat profilaktyki HIV i AIDS, które będzie organizowane raz w miesiącu do końca bieżącego roku szkolnego. Tą formą chcielibyśmy objąć ponad 300 nauczycieli z miasta i województwa jeleniogórskiego. Właśnie dzisiaj rozpoczyna się pierwsze takie seminarium pod merytorycznym kierownictwem profesora doktora habilitowanego medycyny Zbigniewa Jetona z Akademii Medycznej z Wrocławia. Zgodnie z naszym ustaleniem problematyka AIDS będzie przedstawiona zarówno ze świeckiego i chrześcijańskiego punktu widzenia. Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na następne terminy. Chciałbym na marginesie dodać, że zapewniamy dla tych nauczycieli, którzy są chętni wziąć udział w takim seminarium, urlopowanie z zajęć szkolnych, jak również zabezpieczyć bezpłatne wyżywienie i nocleg. Chciałbym pogratulować tutejszemu regionowi za podjęcie tej akcji. Tak jak się orientuję, jest to jedna z niewielu prowadzonych w kraju na tak szeroką skalę i w takim zakresie. Jest to rzeczywiście unikalna akcja, a w moim przekonaniu jej celem głównym to jest przekazanie wiadomości o tym, jakie jest rzeczywiste zagrożenie tą chorobą. Czy AIDS jest aż tak bardzo groźne, jak to na ogół w społeczeństwie się przyjmuje, oraz jakie mamy możliwości zapobiegania. Nauczyciele są tą grupą, która może w tej dziedzinie najwięcej zrobić, jako że ma kontakt z dosyć dużą społecznością, społecznością dzieci, społecznością młodzieży, która w krótkim czasie będzie już w grupie dorosłej społeczności. Stąd też wpływ nauczyciela i jego działalność na rzecz zmiany stylu życia, który do
dotychczas obowiązuje u nas w kraju, na rzecz bardziej racjonalnego, na rzecz tego stylu życia, który może zapobiec zakażeniu HIV, jest bardzo ważna i ja nie chciałbym nie doceniać tej działalności, jak również tej akcji. Mam głębokie przekonanie, że poprzez nauczycieli uda się u nas w kraju i również w tym regionie, który jest regionem specyficznym pod kątem widzenia zagrożenia AIDS, zmienić bardzo wiele na korzyść, zwiększyć możliwości zapobiegania nowym zakażeniom. Obserwujemy w kraju nietolerancję w stosunku do chorych. Co ksiądz mógłby na ten temat powiedzieć nam? Myślę, że obecność właśnie w tym miejscu, na tym seminarium przedstawiciela Kościoła w pewien sposób daje jakby kłam tym bardzo płytkim, myślę, opinią. Kościół bardzo mocno skupia się na człowieku i wszelkie problemy związane z życiem człowieka, a więc chociażby i ta choroba, tak jak tutaj powiedział pan doktor Chmura, która może dotknąć każdego człowieka, jest centrum zainteresowania Kościoła. Już w roku 1989 w Watykanie odbyła się międzynarodowa konferencja mówiąca o tej chorobie. I wtedy papież wyraził tam bardzo piękne zdanie, adresując je do wszystkich ludzi chorych. Papież zacytował fragment z Ewangelii świętego Mateusza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni, utrudzeni jesteście, a ja was pocieszę. A więc Kościół jakby zaprasza. Kościół chce wyjść i pomaga tym, którzy przeżywają swój dramat. Papież mówi, że dla ludzi chorych jest to ich droga krzyżowa. Kościół z tymi ludźmi jest. Kościół wychodzi do nich. Myślę, że właśnie to seminarium, to nasze wspólne spotkanie ukazuje, że chcemy pracować razem. Nie tylko oświata, nie tylko takie czy inne stowarzyszenie, ugrupowanie, ale również i Kościół, bo przecież w tym wszystkim chodzi o człowieka, który czeka na naszą pomoc, który może z takich czy innych powodów spotyka się z niezrozumieniem. Dlatego mam nadzieję, że to nasze tutaj współdziałanie przyczyni się do innego spojrzenia na człowieka chorego. Straż Górska Służby Ochrony Przyrody zwróciła się do wojewody i prezydenta o wydanie zakazu urządzania jakichkolwiek masowych imprez w rejonie Góry Szybowcowej. Dewastacji środowiska dokonały tam imprezy Enduro 87 oraz dwa koncerty Jesień idzie, nie ma na to rady 91 i Nocne czekanie na UFO 92. Zniszczono między innymi skupiska 9 Siła Bezłodygowego, prawnie chronionej rośliny, źródło wody pitnej, które zniszczył wykop o głębokości 1,5 metra pod estradę. Wycięto również sosny i zniszczono rzadkie, endemiczne gatunki traw. Silne nagłośnienie oraz ruch samochodowy wypłoszyło zwierzynę. Totalne wyniszczenie biosfery w rejonie Karkonoszy i Kotliny Jeleniogórskiej zobowiązuje nas wszystkich z władzami na czele do szczególnej troski o każdy zielony fragment przyrody, apeluje komendant Straży Służby Ochrony Przyrody dr Janusz Januszewski. W Jeleniej Górze zakończył się w sobotę trwający od piątku rajd samochodowy, 12. Międzynarodowy Rajd Karkonoski. Rajd wygrał mistrz Polski w rajdach samochodowych i wicemistrz Europy Marian Bublewicz z pilotem Ryszardem Rzyszkowskim na Fordzie Sierra. Wystartowało 48 załóg, pokonując 529 km na drogach górskich i ulicach naszego miasta. Rajd Karkonoski był ostatnią eliminacją mistrzostw Polski. W przyszłości mówi się, iż może on stać się jedną z eliminacji do mistrzostw Europy. Załoga Automobil Klubu Karkonowskiego Gieruszczak Skrobot uplasowała się na drugim miejscu.
I ostatnia już informacja. Dnia 29 i 30 października w Jeleniej Górze odbędą się seanse indywidualne bioenergoterapeuty pana Lecha Ramusa. Miejsce spotkania to Hotel Europa, mieszczący się przy ulicy 1 Maja 16/18. Pokój numer 115 i godziny przyjmowania 14 do 19. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.